Hej, cześć, witajcie moi drodzy w czwartym odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Ostatnio nie dość ciekawa sytuacja się wydarzyła, gdyż król Foltes zginął z rąk tak naprawdę Wiedźmina Leto, lecz okazałym mordecą jest w tej chwili Geralt z Rivii. I co się dalej stanie? Oglądajcie, patrzajcie, a może się coś dowiemy. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwa. Aj, proszę, już zaczyna pięknymi tekstami sypać. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. No to walnąć cię po papie. Był mnichem. Może sobie coś przypomnieć. Był w hrabicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Scoia'tael. Rozpoznałbyś go? Jasne. No bo... Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. No i proszę. No i co tak rozkwiniasz, durniu? No mów, że coś. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Ale mnie kusi. Poszedłbym na piwo. Nie wkurwiaj mnie. Rozumiem to na beki oczywiście. Byłbyś ostatnim człowiekiem, który poznałby moje plany. A, lubię go teraz powkurzać. Teraz będzie beka, mówię wam. Aż kusi mnie do tego. No to dajesz. Lubię bajki. Był sobie wiedźmin, który został posądzony o morderstwo króla. No jest słabe. Znaczy słusznie. Zarzuty były bardzo poważne i tylko jeden człowiek mógł mu pomóc. Ciekawe jest, jak... Niezgadne. Piękny książę. Nie, dowódca niebieskich pasów. Niestety wiedźmin nie przyjął pomocy i został powieszony. Aha. Super bajka. Dożyj ci tę bajkę. Więc daj mi szansę. Czego ode mnie chcesz, Roż? Mówiłem ci, że to nie ja. Nie wiem, kto za tym stoi, szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. To mógł być każdy, choćby król Demavent. Ohoho, ale żeś ten sypnął, Boże. Naprawdę? Zamordowano go. Niech zgadnę, przeze mnie. Byłeś wtedy w zimie, sprawdziłem. Mylisz się. To był mój sobowtór, mam ich trzech. Nie rób ze mnie durnia. Zachowujesz się jak dureń. Mam się dowiedzieć, kto zabił króla. I dowiem się. Wiesz, że to nie ja. Musisz się wykazać takie kurwie syna, które wolą powiesić niewinnego, niż przyznać się do klęski. Nigdy więcej nie nazywaj mnie kurwim synem. O Boże. Nie, nie będę atakował, bo pamiętam to. Zaatakuję, to zginę. Dlatego... Dobra, starczy już tego wkurwienia. Chcesz dopaść królobójcę? Dogadajmy się. Co proponujesz? Traktuj mnie jak człowieka. Tak na dobre początek. O Boże, ten Roż to już ma stracił rozum totalnie. Zapolowałbym na tego królobójcę. Wiesz, gdzie go szukać? Scoia'tael pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea. Maski w niebieskie pasy. Komando Jorveta. Ohoho. Zatem mamy trop. No więc Jorvet. Gdzie ich szukać? Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wez! O Boże, po tym wszystkim teraz jeszcze będą chylać. Przynieś nam coś do picia. Fajna służąca. Już powiedziałem. No, nie może było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w twoich rękach. No i co z tego? Chciałem cię trochę powkurzać. A wiesz, że ja lubię cię wkurzać. I wyzywać od nie powiem czego. Dziękuję. Dobra, Geralt, nie rozpraszaj się tą dupą. Ty masz się teraz zapić. Potem będziesz się tym zajmował. Ewentualnie. A smacznego. Bon appetit. Co tam, kiełbasy będą wpieprzać? Fu. Pewnie jeszcze spleśniałą, przeterminowaną. Wo! Ale do dna to pije. Ło, stary, spokojnie, spokojnie. Wo, 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 bo jeszcze się zadławisz. Kobiety służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Co, bo się z nią ruchałeś? Wyciągnąłem ją z łap Scoia'tael. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyszli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. No, ta, no bo ładna dupa, to czemu by nie? Ja ją tak oszczędzić. Ostatnia sprawa. No to, to jaka? To są jakiego Geralta z Rivii.
Co? Jakie akta? Co ty pieprzysz? Chyba to moje akty. Śmierci króla? Śmierci Geralta. Co kur... Raport dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. Aha. Dobra. Już chcę wiedzieć, co to jest. Może sobie Geralt przypomni. Rivia. Miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nieludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 nieludzi, w tym wiedźmin Geralt z Rivii, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług wysokości 3 koron w lokalnej karczmie. Ratując wiedźmina, ginie też Yennefer z Wengerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Yennefer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to. Sam koniec. Wes! Aha, już wiem, co to zaraz będzie. Już się przyjemności skończyły. Skuj go. Jak to skończyłeś? Ja zaraz z tobą skończę. Mogłem z tobą 5 minut temu skończyć w sumie. I co teraz? Co teraz? Daj mi klucz. Jaki znak, kurde. Też tak umiem. O świcie wypływam. Aha. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Aha, to dzięki. Zjedz coś, przyda ci się. Co, klucz mi zostawiasz? Przecież i tak się uwolnię przez tym wiedźminem. Jaki ty jesteś głupi, nadalny, lecz je. O właśnie, po lewej stronie psychiatra. Kurde, imbecyl. Myśli, że się nie uwolnię. No i patrzcie, no Geralt od razu już się domyślił, że ma klucz, wykorzystał, uwolni się. A powiedział, że straż przyjdzie za 5 minut. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatyra. Nie dziwota. Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach i nie było widać, gdzie ma miecz, tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. O, uważaj, stary. Może też damy mu wycisk za Foltesta. Straż, podejdź tu. Czego się drzesz? Mamy cię uciszyć? A możesz. Od razu przechodzimy do prowokacji. Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. Ta? No to zobaczymy. Jakiś dobry? A jak dostał ładnie. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, teraz quick time eventy. Yep. A, kocham te quick time eventy, pamiętam to. Z wiedźminka. Yep, dup mu po jajach skopa. Yep. Ohoho. Ostro, ostro. Yep, yep, yep. O. Ohoho. Dobra, w końcu uwolnieni. No bier to, co ci się należy. Kurde. O, mamy kluczyk do więzienia. Teraz możemy się stąd uwolnić. Ach, nie ma to jak słodka wolność. Teraz musimy uważać. Kot, runa, o. O, tu mam to, czego mi trzeba. Dobra, więc mała pałka. Znoszę rękawice. No i mamy trochę kotu. Dobra, może być. Coś jeszcze tu znajdziemy? Tak sprawdzę sobie z ciekawości. Mamy na szczęście nasz amulet, który jest niezawodny. Ale dobra, nic tu już nie ma. Cholerne pochodnie mogą mnie zobaczyć. Kurde, trzeba to światło zgasić. Pamiętam, to jest najgorszy moment w Wiedźminie.
co jest? Dobra, prosicie się o walkę, będzie walka, kurde. O, kolejny przyszedł. Jesteś cienki. Pierdoło. Ktoś jeszcze? Spoko zacząć przyszedł? Nie. Skończyły im się straże. Kurde, żelaza, teraz sobie będziemy penetrować, bo wiecie, teraz to trzeba. Gaśmy te światełka, bo nam po kiju nie przydadzą się. Dobra. On nie schowa tej pałki, szkoda. Wow, zauważył mnie? No tak ledwie to było, wiecie. Do wykrycia. Nie, no wracam do papierkowej roboty. No teraz zapali tą pochodnię. Kurde. Shit. Kurde, nie mogę jakoś ich tak wybić, wiecie, tak bez wykrycia. Ciężko. Ło, stary! Łożesz w kutę. Dobra. Ciszej tam. Bo jeszcze kogoś tutaj zdążył ciszyć. Co tu macie? Łańcuchy, pierdoły, cuda niewidy. No co jest? Nie słyszycie mnie? Więzień uciekł! Cicho! Cicho, morda w kubeł. Coś ci nie poszło. Coś twój plan nie wypalił, kolego. O, klucz do górnego lochu. Chodź ten górny loch. Dobra, nieważne, trzeba będzie to zobaczyć w sumie. No, maleńko, nareszcie sami. Tylko ty i ja. Kurde, chciałem go ogłuszyć, co jest grane. Dobra. O kurde. O fuck. Jeb. Jeszcze mam moc Wiedźmina, więc nie dacie i tak mi rady. Nawet jakbyście próbowali. A tutaj znowu coś fabularnego. Zardzewiały klucz. Zrobię wszystko, co zechcesz. A co mnie to obchodzi? W dupie mam twoich dzieci. Ja cię nawet kobieto nie znam. Kurde, dzieci jej się zachciało. W dupie. W życiu mam. Jak to drzwi zamknięte? Co ty pier... O Boże. A myślałem, że to będzie takie łatwe. A tu są jakieś drzwi. O proszę, proszę, bardzo. Dobra. O super, zapisało mi grę. No to come on, idziemy, idziemy dalej. Teraz trzeba uważać. Jakieś oreny zabrałem. Nie wiadomo po co. Sprawdzę jeszcze sobie gdzieś. O dobra, zbieraj to co trzeba. No ładnie, ładnie, tutaj trochę się tych itemów już zebrało. Trochę sobie jeszcze ich pozbieramy. Się przydadzą w późniejszej części gry. O, o, coś tu jest. Chwileczkę, ekwipunek. Gizarma, broni dodatkowa. O, a zobaczymy. Jakie duże. Świetnie, aż tym chce się bić. Takich ludzi jak żołnierze. Nie odważysz się. Ja tylko wykonuję rozkazy. Kto je wydał? To nieistotne. Ważniejsze, czego ode mnie wymagają. Czego? Musisz podpisać dokument, w którym przyznajesz, że to nie Foltest jest ojcem twoich bankartów. Wszystko podpiszę. Niepotrzebne. Dobra, nieważne. Chwileczkę popatrzyliście. Tortury muszą być. U niej teraz jest czas rozpalonego żelaza. Błagam,
Potem przyjdzie czas na kliny pod paznokciami, a na koniec... A na koniec co? Co jej zrobisz? Chodźutko. Czekaj. Yeah. Hello, baby! Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał załatwić mnie poza kolejnością. O, ty. Chwileczkę. Nie tak szybko. Chodź tu, kozaku. Taki z ciebie oprawca, nie potrafisz mnie pokonać. O, jak słabo. Czekaj, zaraz cię tu wybijemy z rytmu. Podło. Ty już jesteś zniszczony. No stary, kurde. Walcz ze mną. Podło. Co jest? A! Dziabnął mnie. Już nie żyjesz. O kurde. Jeszcze to zostało, nie obronił. Jak dostał? Możesz mnie wreszcie rozwiązać. Cicho! Najpierw przeszukam oprawcę. Co on tu ma takiego? Ciężki spodnie. O, chociaż ma jakieś ciuchy. To po nim założę. Znoszone buty, utwardzone krótkie rękawice, ciężkie spodnie. No i zarąbiście, jeszcze zbroi nie ma, ale zawsze coś. Czekaj, jeszcze broń jakaś. Dajcie mi jakąś broń. Aha, tylko tyle. Dobra. Przeszukamy sobie tutaj całą komnatę więzienną. Tutaj założę się, że coś tutaj pochował ciekawego. Trochę się... Tu zgaśmy światło, bo mi się nie przyda. I dlatego tak wolno, bo wiecie, to jest małe pomieszczenie, nie jest jakieś mega wielkie. Aha, aha, dobra, dobra, super. Miło, cieszę się. O, schemat szarpacz. Spokojnie, dobra, dobra. Jestem zdana na twoją łaskę, Wiedźminie. Co teraz? Ubierz się, pani. W dawnych dobrych czasach król opowiadał mi o tobie. I co? Spójrz mi w oczy i odpowiedz. Zabiłeś Foltesta? Nie. Wierzę ci. Dobrze. Inaczej musiałabym ci wydłubać te diabelskie ślepia. No to dajesz. Też się cieszę, pani, bo lubię te ślepia. Gdzie są moje dzieci? Przed chwilą uciekłem z celi. Nie jestem najlepiej poinformowany. W takim razie jesteś zdany na moją łaskę. Co? Znam te lochy jak mało kto. Tylko z moją pomocą masz jakieś szanse na ucieczkę. Choć i tak nikła. No na to wygląda, pani. W takim razie chodźmy, a po drodze opowiesz mi, jak zginął Ariane Lavalette, mój syn. To twój syn zatem. A to kto? Co to za jakieś pakery? Nie masz szans. Oni nigdy nie chybiają. Należą do elity wojsk Nilfgaardu. No widać, tak przypakowani. Jest ich tylko dwóch. Za to kusze mają najlepsze w świecie. Czego chcesz, ekscelencjo? Jak już powiedziałem, przychodzę z pomocą. A właściwie z propozycją. Lavalettowie nie paktują z Nilfgaardem. Pan Darej, baronowo. Nie ma na tym świecie rzeczy stałych. Pora się dostosować do nowego układu sił. W szczególności teraz, gdy Arian i król nie żyją. Potrzebujesz ochrony, ty i królewskie dzieci. Gdzie one są? W górnym zamku. Dotąd nic im się nie stało. Jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo tobie i twoim dzieciom. Ciekawe, jaki sposób. Nie oczekuję nic w zamian. Oddajcie się pod opiekę cesarstwa, chyba was a włos posrało. Wam z głowy nie spadnie. Niech tak będzie.
a teraz zabierz mnie do nich. Nie wybieram się do Górnego Zamku. Jest tam teraz bardzo dużo osób, które nie mogą się doczekać jutrzejszej egzekucji. Dopiąłem tą egzekucję, nie będzie mnie tam. Na wolność, muszę jeszcze załatwić kilka drobnych spraw. Po drodze mogę zabawić żołnierzy pilnujących bramy do loków ciekawą rozmową. Pani, zostawiam cię pod opieką tego oto rycerza. Wiedźminie, poczekaj 20 uderzeń serca i udaj się moim śladem. Pomagasz królobójcy? Ekscelencjo. Pomagam wiedźminowi, który może znajdzie prawdziwego królobójcę. A, czyli wierzę. Jestem człowiekiem praworządnym. Wszelkie akty nieusankcjonowanej przemocy budzą moją odrazę. Cesarstwo nie potrzebuje chaosu na północy. A teraz 20 uderzeń serca. Jaki dokładny. Dobra. No to się udajemy za tym Fitz-Oerstelnem. Kurde, jakieś niemieckie nazwisko. Pofakane. Dobra, mamy loch w zamku La Valette. Dobra, idziemy. A teraz tutaj, tak. Dobrze, idziemy. Spokojnie. Na lajcie idziemy. Ty, chodź za mną! Tak jest. Aha, fajnie. On tu ich wszystkich wypędzi. Dobrze w sumie. Kurde, wykryli mnie. Ty durniu. Zaraz tu wszystkich wybiję. A, kilku naraz cię zabić tą bronią. Jeb. Kurde, jaka mocna broń. Na tych ludzi owszem. No ładnie żeśmy gubili. No mimo wszystko, że on ich odpędził, ale ja wolałem ich pokonać. No, przynajmniej nie żyją. Dobra. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Cokolwiek? Dobra, możemy iść. Wychodzimy stąd. I to jak najprędzej. O, jakiś miecz. W końcu, bo właśnie wolę bardziej miecze. Dobra, mamy teraz miecz. A miecz to najlepsza broń, taka już stalowa. Okej, wychodzimy. Teraz się przedostań na statek. Problem. Stój! Wiedźminie! Mówią, że zabiłeś króla. Nie. Nie zabiłem. O, młody! Wierzę ci. No, cieszę się. Głupio by wyszło, gdybym musiał cię teraz zabić. Rębacze przeżyli szturm? Piją na umór od dwóch dni. Jestem ci coś winien. A co mianowicie? W czasie szturmu wpadliśmy w kocioł. Wiesz, jak się rycerstwo zablokuje w ciasnym przejściu, ruszyć się nie ma gdzie, z tyłu napierają, z przodu stoją, z góry sieką halabardami. No i zgnietliby mnie, gdyby nie pancerz. Poza tym z 10 razy dostałem po hełmie. W uszach mi dzwoni i żygam cięgiem. Ale żyję. To dobrze. Do wesela się zagoi. Byłeś z rębaczami, gdy wpadliście w pułapkę wiewiórek? Byłem. Zdzieblarz mówił, że Skojater byli wyjątkowo zajedli. Założyłeś jakieś znaki szczególne? Rozpoznałeś komando? Nosili maski oddziałów specjalnych, aha, jak trofea. I ciągle wrzeszczeli Jorvet. Skąd tam się wziął smok? Nie mam pojęcia, ale ocalił nas. Elfy przestały strzelać. To dobrze. Więcej nie wiem, bo uciekaliśmy, jakby nas sam diabeł ścigał. Weź to. Zdzieblarz kazał mi się tego uczyć, ale to nie dla mnie. Nie będę łowcą smoków. A tobie może się przyda. Pora na mnie. To dobrze. Grobli pilnują strażnicy. Nie prześliźniesz się. Odciągnij ich. Mhm. Ale pamiętaj, jeśli dojdzie do walki, nie licz na mnie. Może nawet staniemy przeciwko sobie. Oby nie. Idź już. Daj mi chwilę. A przynajmniej mamy pomoc w postaci młodego. Dobra. On teraz... Okej, dobra. On tu zrobi swoje.
Nie no, modemu trzeba podziękować. Nie, bo myśmy mu pomogli z tym amuletem, powiedzieliśmy mu, że no nie działa amulet. LOL! Co robi? No zejdźże na dół. Dobra. Modemu trzeba... Tutaj! Dobrze, spokojnie. Dobra, idziemy. No i widzicie? Gdyby nie młody, to już byśmy byli powybijani. Dobra, wbijamy tutaj. Nowy level. Się przekraść, a nie przerąbać przez całe. Spokojnie, kolego. Zostawiłeś mi klucz do Kaidana, nie czapkę niebieską. Triss, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Straciłam urząd, dom w Wyzimie. Wiedźmińska kochanica. Dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. A, pieprzyć to. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcę, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Mylę się, szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Spotkałem kata, który miał zmusić Louise Lavalette, by przyznała się do kazirodczych stosunków z Arianem i spłodzenia z nim Anais i Busiego. Skurwysyny. Kat już nikogo do niczego nie przymusi. Ale baronowa jest w rękach Szilarda. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy pokroju barona Kimbolta i Maravella. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Jasne. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbolt. Nie czas na polityczne dywagacje. No właśnie. Dowiedziałeś się czegoś o królobójcy? Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. A, Flotsam, pierwsze miasto. Wielkiego, łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. W takim razie Flotsam. Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorveta. Gotowi? Super. Ruszajmy. Pewnie. Triss. Tak? Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami. I opowiesz mi o Yennefer. Wszystko. Ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Wszyscy na pokład! Uwaga na Cumach! Chronić burtę! Cuma Clark, kapitanie. Dobra. Płyniemy stąd. Szczęśliwie się to skończyło. Geralt został uwolniony. Roż teraz mu będzie pomagał. Lecz nie tędy droga. My będziemy szli stroną Jorveta. Spokojnie. O, proszę. Wojna to dobry moment, by się z kimś zaprzyjaźnić. Arian Lavalette zapomniał o tym. Zajęty wznoszeniem murów i kuciem mieczy. I co teraz? I co? Zrzedły wam miny? A gdy go zabrakło, ci, których kochał, musieli poszukać pomocy u tych, których nienawidził. A to dobre. Podejrzewam, że nie jest na tym świecie łatwo, jeśli przylgnie do ciebie miano królobójcy. W dodatku komuś takiemu jak Geralt. Cóż za wyjątkowy pech. Znam go od dawna i wiem, że królowie, dwory i polityka obchodzą go tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ale hej, nie zawsze dostajemy od życia to, co chcemy, prawda? Czasami przyjdzie nam przestawać z osobnikami tak odpychającymi, jak Vernon Roche. Cóż, nie będę się tłumaczył. I ja miałem swoje powody. Rejs do Flotsam upłynął Wiedźminowi na rozmowach. Długimi wieczorami, gdy woda chlupotała za burtą, Triss opowiadała zapomniane historie o dziecku niespodziance, czarodziejką Yennefer. Historię życia, któremu odebrano. Nudzę was? Nie. Nie odkładajcie tego dzieła, moi drodzy, albowiem za chwilę ktoś zupełnie wyjątkowy pojawi się na szubienicy. Kolejna cutscenka. Ale i tak zaraz skończył odcinek, spokojnie. A więc to jest 4 miesiące wcześniej. Spoko. Kto tu stoi? Zatem Jorvet, proszę bardzo. Zwykły, nie powiem jaki. Dowiecie się później. Obudził utopca. Fajnie. Teraz go wziął. I co z nim zrobi? Jeee, wrzucił nim jak piłką do nogi, kurde. Albo do siatki. Aha, chyba na pożarcie.
Czekaj, jakiś krab. Co to w ogóle jest? Bo już zapomniałem, co to za stworzenia dokładne są, ale coś typu pająk, krab. O stary, nie przeżyjesz tego. Co ten Jorwet kombinuje? A teraz idzie tej jaskini. Ciekawy jestem tylko po co. Co tu się dzieje? A, to jest jakby jego zbrojownia. Fajnie, też chcę mieć taką zbrojownię. Co to kurde? Ktoś by się szwendał w jego zbrojowni? A, wziął mieczyk. Coś tam się pali. Jakby ktoś tam był. Jorwet kroczkami małymi przechodzi, patrzy, co to za niebezpieczeństwo, kto tam przebywa. A może to jakiś... Schowaj broń, elfie. Co kurwa? Przyszedłem porozmawiać. A, poznaję już po głosie. Leto. Kupa mięcha. Ukłoń się, stoisz przed koronowaną głową. Aha. Leżała do jego wysokości Demavenda, jaśnie oświeconego pana Edirn, suwerena Doliny Pontaru i tak dalej, i tak dalej. A ty kim jesteś? Przyjaciele mnie ludzi. Mam propozycję. Wiedźmy. Mów. Kurde. Szybko i konkretnie. Za chwilę wróci krabopająk. Czego chcesz? Krabopająk, właśnie. Do tej głowy może dołączyć jeszcze kilka. Również w koronach. Mów dalej. Na początek Foltest. Ale potrzebuję pomocy, ledwo uszedłem obławie w Edirn. Tak, bo to jest wcześniej. Przydałby mi się dostęp do waszej sieci kryjówek, szlaków i w końcu wsparcie samych sprawy. A to tak, dobry kolo. Słowa zabójcy również mnie nie interesuje. To dlaczego chcesz ich zabić? To długa historia. O, twój podopieczny dopadł Neckera, pora iść. A, to był Necker. A jak, elfie, dogadaliśmy się? Zapomniałem już naprawdę sporo. A więc to tak, dostał się do Królestwa Foltesta. Proszę, proszę, wykorzystał samego Jorweta. Co za dziad. Pierwszy. Granica temersko-edirnska. O. Galion Syreny z tarczą i mieczem. Bardzo fajnie. To jest taki jakby... Nie wiem, czym oni tu tutaj płynęli. Szkunerem? Może bardziej taka... Kanonierka? Plot sam powinno być za cyplem. Pójdziemy plażą. Aha. Pójdziemy? Znaczy kto? Ty i ja. Rekonesans. Idę z wami. Lepiej. O, dobrze, no dobrze. Może być niebezpiecznie. Nie wiemy, jak nas przyjmą. Co? Właśnie dlatego nie puszczę was samych. Ktoś musi się o was zatroszczyć. Dobra. Co jest? Okej. Pewnie. Dobra. Zakończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 4 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Morda, Roż. Daj mi się pożegnać z widzami, a nie tutaj pieprzysz głupstwa. Chodź wreszcie. Kurwo. Nadużywacie mojej niecierpliwości. Dobra, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo.